No to chyba wszystko, no. Dobra. Mam 18 granatów ładunkowych, to jest dosyć duża liczba. O, witaj! Jestem... Sprzedamy je jeszcze ten pistolet, tak? Nie, obrzyna. Musimy sprzedać, dobra, zatwierdź. Wyjście. Pomyślnych łowów. Teraz idziemy do naszej chatki. Gdzie ona była? Tam. Okej, przypomniałem sobie. Ułożymy nasze figurki na miejscu. Weźmiemy tu oczyszczoną wodę. Tak, tutaj jeszcze jest jeden quest, który możemy wykonać w Megatonie. Ale chyba nie mamy odpowiedniej ilości w naprawie zainwestowanych. Więc na razie tego nie będziemy robić. Dobry wieczór, sir. Siema. Co mogę dla ciebie zrobić? Chcę, żebyś mi dał oczyszczoną wodę. Oczywiście, sir. Proszę bardzo. Dziękuję. Powiedz mi jakiś dowcip. Dwaj kanibale jedzą klauna. Jeden pyta drugiego. Czy tobie też to zabawnie smakuje? Wspaniały beton. Dobra, musimy już iść. Odkładam nasze figurki. Proszę, mamy już 4. Zobaczymy, co możemy tutaj sobie schować. Schowamy wszystkie nasze książki, których na razie nie będziemy czytać. Przedwojenne książki też schowamy. Paliwo zostawimy, pan, tak, to sprzedamy. Oczyszczona woda, nie. Magazyn ślusarski. To chyba tyle, tak? Tak, chyba tyle. Dobra, wyjście. Dobra, i spadamy stąd. Musimy się udać teraz tutaj. Niestety tego miejsca jeszcze nie mamy na mapie. A, dobra, zapiszę grę. Zrobię sobie krótką przerwę i zaraz do was wracam. Okej, okay, witam ponownie. Udajemy się do Super Duper Market. Później idziemy tutaj i wykonamy kolejny quest. W tym questie za ten quest dostaniemy nowy profit. Zresztą zobaczycie, co się tam będzie działo. Dosyć dużo walki będzie chyba. Mam nadzieję, że tutaj... Nie, nikogo nie ma, tak? To są te zwłoki, co były wcześniej. Dobra. Już jest ciemno. Zaraz, zaznaczę ten quest w ogóle jako aktywny. Dobra, idziemy do... Mamy znaleźć ojca Briana. To jest ten chłopak, którego wcześniej spotkaliśmy. To jest z tamtą stronę, tak? Mapa świata. Tak jest, dobra, idziemy. Jeszcze przesortuję nasze uzbrojenie. Teraz będziemy używać również naszego nowego magnum. Dosyć dobra broń, zobaczycie zresztą sami. Zadaje 22 punkty obrażeń, to jest dosyć dużo. Okej, tu jest ten głupi strażnik Pustkowicz, tam mieszkaniec Pustkowicz, z którym nie chcemy rozmawiać. Mam nadzieję, że nie spotkamy żadnych przeciwników po drodze, zbyt trudnych. Na razie na to nie wygląda, żeby ktoś tutaj był w okolicy. Jak widzicie, zwiększyłem wam jasność. No, chyba już to mówiłem, żebyście lepiej widzieli. Przedzieramy się przez te pustkowe całe. Tutaj się zaczynamy skradać, bo tutaj może ktoś być w sumie. Tam nikogo nie ma. Czy tutaj ktoś będzie? Tutaj wygląda... To miejsce wygląda... Ja bym tutaj na pewno zastawił zasadzkę, jakbym był jakimś bandytą albo supermutantem. Ale chyba tam nikogo nie ma. Ale zaraz się przekonamy. Dobra. Jest ktoś. Wiedziałem, że ktoś tu będzie. Tylko kto to jest? Tak, to są te mrówki, o których wam mówiłem wcześniej. Widzicie jedną? Są dwa rodzaje mrówek. Są jedne... Mają coś w rodzaju miotacza ognia. Niezbyt przyjemny przeciwnik. Zapomniałem przypisać jednej broni do naszych skrótów klawiszowych. Karabin myśliwski i karabin szturmowy. Gdzie jest karabin szturmowy? Tu jest. Dobra.
razie będziemy używać karabinu myśliwskiego na nich. Okej, spróbuję użyć ataku zaskoczenia, nie wiem czy to się uda. No, chyba nas nie zauważyła jeszcze. Niestety nas zauważyła, to jest ognista mrówka, więc ona będzie do nas była na nas ogniem. Zaraz wam pokażę jak działa Magnum. Spróbujmy oddać jeden strzał. Możemy strzelać w czułki, co spowoduje, że będą atakowały siebie nawzajem, te mrówki, ale na razie nie ma innej w pobliżu, więc to nie ma sensu. Załatwiliśmy ją. Tak, to jest dobra broń bardzo. Niestety amunicja jest dosyć rzadka do niej, więc też będziemy trochę oszczędni. Poza tym trudno znaleźć drugi egzemplarz, więc też na prawą nie jest najlepiej. Ten chłopak się chyba ukrył w jakimś schronie. Ale na razie z nim nie musimy rozmawiać. A tutaj tych mrówek nie ma. To miasto jest całe opętane przez mrówki. Tutaj jest jakaś, w pobliżu gdzieś. Chyba również są tutaj bandyci, ale nie jestem pewien. Tak naprawdę. O! Zauważyła nas jakaś. Tylko gdzie ona jest? Spróbujmy się schować z powrotem. Ach, znowu strzeliłem. Tu jest mrówka żołnierz znowu. Tak, w łapy je strzelam. Tam jest kolejna mrówka. Cholera. Zostawimy minę jej. Zapraszam dla mojej miny. Do mojej miny chciałem powiedzieć oczywiście. I zaraz będzie boom. Okej, teraz ją trochę postrzelimy do niej. Postrzelamy do niej sobie. W głowę. Trafiony. Trafiony. Nawet krytyk trafił się nam. Dobra, kolejna mrówka w piachu. Czy nas widzi ktoś? Chyba nie. Mięso mrówki, dziękuję w sumie. Czy ta mrówka mała, która tam była, nas zauważyła? Tak, niestety. Mrówka robotnica. Jeden strzał nie żyje. Nie jest tak trudna. Dobra, tam jeszcze jedna była. Nie lubię z nimi walczyć, mówiąc szczerze. Nektar, świetnie. Ponieważ one są dosyć denerwujące. Zawsze ich jest dużo. Zagrożenie. Gdzie jest ta mrówka? Gdzieś tutaj. Czy ona nas zauważyła? Tu jesteś, mrówko. Dwa strzały oddamy. Trafiony. Trafiony. A dobijemy ją naszego karabinu szturmowego. O! Mam nadzieję, że nas... No tak, podpaliła nas. Okej, okay, załatwiliśmy ją. Mięso mrówki. Okej, okay, to się nam przyda. Chyba to wszystkie mrówki, które tutaj były. Tak. Nie, tam jeszcze jest. Dlaczego mi ta myszka tak strzela sama? Tam się ukrywa ten chłopak w tym schronie. Na razie tam nie idziemy. Zobaczmy co jest w tych domkach. Kompletnie źle mam ustawione bronie. Zaraz, na czwórce chcę mieć strzelbę bojową, tylko gdzie ona jest? Tu jest. Okej. Wow, bandyci gdzieś są. Gdzieś tam, w tym kierunku, tak? Gdzie jesteś, bandyto? Gdzie ten bandyta był? Może na górze? Raczej nie. Gdzie jesteś, bandyto? Dobra, tu jest dobre miejsce na obronę. Tutaj nikogo nie ma chyba. To jest pytanie, gdzie ten bandyta był? Który do nas strzela przed chwilą. Tutaj nikogo nie ma.
Tam jest jakaś mrówka, która wystawia do nas tyłek. No, dostała w dupę, ale nic jej to nie zrobiło. No, trochę jej to zrobiło jednak. Spróbujmy ją dobić strzałem w głowę. Nie mamy wystarczającej ilości. O, chyba sama zginęła teraz. Czy nie?